Często zadajecie mi takie pytanie, co zrobić, jeśli dziewczyna nie odpisuje. No Krzysiek, spotkałem się z dziewczyną, stosuję tą metodę polegającą trochę na olaniu dziewczyny, ale ona nie inwestuje. Co zrobić w takim wypadku? Przede wszystkim, jak masz taką sytuację, powinieneś się zastanowić nad tym, czy ty dobrze na początku wygenerowałeś ten proces zainteresowania, emocji, bo jeśli tego nie ma, no to żadne olewanie dziewczyny nic nie da, tak? Więc po prostu, jeśli dziewczyna nie odpisuje po paru dniach, to warto się do niej odezwać i ponowić ten proces właśnie wywołania w niej zaangażowania, emocji i zainteresowania. Bo bez tego kobieta sama też nie będzie inwestować. Więc pamiętaj, jeśli randka wypadła słabo, to jeśli ty też ją olewasz potem za długo, no to ona może sama nawet nie napisać, ponieważ no dlaczego ma pisać, skoro nie kojarzy tej randki z tobą wystarczająco dobrze. Więc to jest jakby taka pętla, tak? Jeśli nie wychodzi, nie odpisuje, nie pisze sama, próbujesz znowu nakręcić emocje, próbujesz znowu ją zainteresować i wtedy, kiedy widzisz zainteresowanie, trochę się możesz zdystansować, trochę możesz poudawać takiego faceta, który ma co robić w życiu, który jest trochę tajemniczy i dziewczyna zauważysz wtedy, pisze coraz więcej, być może pyta cię, co robisz, i stopniowo coraz więcej zaczyna angażować się w znajomość. Natomiast z doświadczenia wiem, że nie jest to wcale takie proste i dużo kobiet na początku ma taką też tutaj manierę księżniczki, woli jak facet trochę więcej, na początku będzie pisał sam, umawiał spotkania i dopiero z czasem taka kobieta się angażuje i daje dużo więcej od siebie. Także nagrywam to wideo, być może po części trochę o tym już było, ale cały czas te same pytania zadajecie, więc postanowiłem nagrać o tym osobny odcinek. Jeśli dziewczyna właśnie sama się nie angażuje, musisz jakby ponowić ten proces wygenerowania w niej emocji, zainteresowania, aż do momentu, kiedy ona sama pisze, sama się odzywa, sama pokazuje ci, że po prostu chce. I to może być widoczne nawet na takim przykładzie, że dziewczyna sama do ciebie zadzwoni, zapyta cię, co u ciebie. Oczywiście tutaj mówię o nowo poznanej dziewczynie, a nie takiej dziewczynie, która jest twoją koleżanką, bo wtedy to jakby jest co innego. Ale jeśli dziewczyna właśnie na początku już sama zaczyna do ciebie pisać, zaczepia cię, uśmiecha się do ciebie gdzieś tam, kiedy się mijacie na ulicy, także to już może pokazywać, że ona powolutku zaczyna inwestować w tą znajomość. Także nie poddawaj się i nawet jeśli na początku tego nie możesz wywołać, ta dziewczyna nie odzywa się, nie pisze i ty się zastanawiasz, co zrobiłeś źle, to już teraz wiesz, że to trzeba robić w kółko, właśnie wywoływać ten proces zaangażowania dziewczyny, emocji, aż ona sama nie zacznie interesować się tobą i kiedy ona się zacznie tobą interesować, to właśnie jakby naturalnie zaczyna inwestować i ta cała relacja staje się dużo bardziej bezproblemowa. Więc zapamiętaj sobie, żeby nie olewać dziewczyny przez miesiąc czasu, jeśli ona się nie odezwała po randce, tylko starać się za jakiś czas, może po paru dniach, po tygodniu, kiedy się nie odzywa, odezwać się do niej, nakręcić emocje, umówić kolejną randkę, najzwyczajniej w świecie, a nie szukać dziury w całym, tak jakby kobiety były z kosmosu. A często też, tak jak mówię, macie ten problem, bo nie wiecie, co robić, kiedy ona się sama nie odzywa. Tak jak mówię, najprostsza przyczyna to jest brak emocji, więc te emocje im są mocniejsze, im bardziej zaangażowałeś dziewczynę na randce, im bardziej ona jest zapatrzona w ciebie po pierwszej randce, tym zasadniczo więcej kobiet zacznie do ciebie pisać, zacznie potem się do ciebie sama odzywać i wtedy to będzie działać najlepiej. Natomiast jeśli ta randka nie wypadła dobrze, musisz jakby ponowić ten proces zainteresowania, inaczej no nie spodziewałbym się tutaj cudów. Tyle w tym materiale. Przemyśl sobie to, co powiedziałem. Naprawdę bardzo istotne wideo. Jeśli materiał się podoba, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę i polecam inne moje filmy. Cześć!